Cześć, jestem Marcin Zapytowski, ksywka Zapyt. Cieszę się, że jestem z Wami. Przyjście do Rzeszowa skłoniło mnie kilka czynników. Jednym z nich była konkretna oferta, konkretny plan w stosunku do mnie i dlatego też tu jestem. Oraz podoba mi się to miejsce, podoba mi się to miasto, podoba mi się klub, który fajnie mnie przyjął i dlatego też tu jestem. Tak jak powiedziałem, było kilka czynników, ale te dwa były na pewno najważniejsze, które skłoniły mnie do przyjścia tutaj i dlatego tutaj jestem. Miałem okazję poznać Wojtka. Jest to bardzo sympatyczna osoba. Będziemy razem rywalizować i na pewno się wspierać i mam nadzieję, że ta rywalizacja wyjdzie tylko na plus i to zaprocentuje dalszymi wynikami, rozwojem i będzie to duży też krok do przodu dla nas. No, na pewno będę dał się wszystko, będę walczył na 100% i czemu nie? No, po to się gra w piłkę, żeby grać, żeby być najlepszym i na pewno będę walczył na 100% na maksa i oczywiście i będę na pewno walczył o to, żeby być numerem jeden. Atmosfera w drużynie jest bardzo dobra, wszyscy trzymają się razem na boisku czy poza nim. Ekipa bardzo fajnie mnie przyjęła, a obecnie do tej pory zaprzyjaźniłem się z Heidim czy z Miśkiem z Resowi TV. Aktualnie przebywamy na obozie w Sanoku. Mamy bardzo dobre warunki do treningu. Hotel równie dobry. Możemy odpowiednio się zregenerować, ponieważ na dole jest odnowa. Oraz ja mogę powiedzieć, że pierwszy raz jestem w takim miejscu. Pierwszy raz jestem w Bieszczadach. Dzisiaj mieliśmy wyjście z ekipą w góry. Zdobyliśmy szczyt Połoninę Wetlińską. Ponad 1220 metrów nad poziomem morza. Niesamowite widoki, niesamowite przeżycie i bardzo duże wrażenie na mnie to wywarło. Dlatego też podoba mi się tutaj w Sanoku i na pewno może kiedyś tu wrócę z rodziną w góry. Ale sobie zdaję sprawę, że to jest najstarszy klub w Polsce i bardzo się cieszę, że tu jestem.